Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Bóg jest miłością. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 2 października 1985 roku. Bóg jest miłością. Te słowa wypowiedziane w jednej z ostatnich ksiąg Nowego Testamentu, w pierwszym liście świętego Jana Ewangelisty, stanowią jakby ostateczny zwornik tej prawdy o Bogu, która torowała sobie drogę poprzez wiele słów i wiele wydarzeń, aby stać się oczywistością wiary wraz z przyjściem Chrystusa, a przede wszystkim wraz z Jego krzyżem i zmartwychwstaniem. Słowa apostoła miłości są wiernym echem słów samego Chrystusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiara Kościoła osiąga swój szczyt w tej prawdzie o Bogu. Jest miłością. Objawił siebie samego jako miłość, ostatecznie i definitywnie w krzyżu Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Kontynuuje apostoł Jan w swym pierwszym liście. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Ta prawda o Bogu, który jest miłością, stanowi jakby szczyt wszystkiego, co zostało objawione przez proroków, a na końcu przez Syna, jak mówi list do Hebrajczyków. Równocześnie prawda ta rozświetla wszystko, co zawiera się w objawieniu Bożym, a w szczególności rozświetla objawioną rzeczywistość stworzenia i rzeczywistość przymierza. Jeżeli stworzenie ujawnia wszechmoc Boga Stwórcy, to wszechmoc ta ostatecznie tłumaczy się przez miłość. Stworzył, bo mógł, bo jest wszechmocny. Wszechmocą jednak kierowała mądrość i miłość. To dzieło stworzenia. A dzieło odkupienia ma jeszcze bardziej radykalną wymowę i w jeszcze bardziej radykalny sposób świadczy o tym, że wobec zła, wobec grzechu stworzeń, pozostaje tylko miłość, jako wyraz wszechmocy. Tylko miłość wszechmocna potrafi wyprowadzić dobro ze zła oraz nowe życie z grzechu i śmierci. Miłość jako moc życiodajna i ożywiająca jest obecna w całym objawieniu. Żywy i wszystko ożywiający Bóg jest tym, o którym mówią psalmy. Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz, zbierają. Gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój. Gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. Jest to obraz wyprowadzony jakby z samego łona tajemnicy stworzenia. A jeśli obraz ten ma rysy antropomorficzne, podobnie jak wiele tekstów Pisma Świętego, to antropomorfizm ów posiada też swoje biblijne uzasadnienie. Skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, w takim razie istnieje pewna racja, aby mówić o Bogu na obraz i podobieństwo człowieka. Równocześnie antropomorfizm ten nie zaciera Bożej transcendencji. Bóg nie zostaje sprowadzony do wymiarów człowieka. Zostają zachowane wszystkie prawidła analogii oraz języka analogicznego, a także analogii wiary. W przymierzu Bóg daje się poznać ludziom, przede wszystkim wybranemu przez siebie ludowi. Bóg przymierza ukazuje stopniowo, według zasad swojej pedagogii, właściwości swojej istoty, zwane przymiotami. Są to przede wszystkim przymioty porządku moralnego, w których odsłania się stopniowo Bóg miłość. Jeśli Bóg objawia się przede wszystkim w przymierzu synajskim jako prawodawca, najwyższe źródło prawa, to prawodawczy autorytet znajduje pełny wyraz i potwierdzenie w przymiotach Jego postępowania ukazanych w Piśmie Świętym. Dają temu wyraz księgi natchnione Starego Testamentu. Tak na przykład w Księdze Mądrości czytamy: podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. I dalej. Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia? Pisma Starego Testamentu uwydatniają sprawiedliwość Boga, ale również Jego łaskawość i miłosierdzie. Podkreślają zwłaszcza wierność Boga w przymierzu, będącą jedynym z aspektów Jego niezmienności. Jeżeli mówią o gniewie Boga, to jest to zawsze gniew słuszny, a prócz tego jest on nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Jeśli wreszcie, zawsze we wspomnianej już konwencji antropomorficznej, uwydatniają zazdrość Boga przymierza wobec Jego ludu, to jest to przymiot miłości. Zazdrosna miłość Pana zastępów. Powiedzieliśmy już dawniej, że przymioty Boga nie różnią się od Jego istoty. I stąd wypadałoby mówić nie tyle o Bogu sprawiedliwym, wiernym, łaskawym, o ile o Bogu, który jest sprawiedliwością, wiernością, łaskawością, miłosierdziem, tak jak kiedyś powie święty Jan, że Bóg jest miłością. Stary Testament z pewnością przygotowuje do tego ostatecznego objawienia się Boga jako miłości. Przygotowuje poprzez wiele natchnionych wypowiedzi. Czytamy więc na przykład: nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Czyż nie można powiedzieć, że w tych słowach Księgi Mądrości poprzez stwórcze esse Boga przebija już wyraźnie Bóg miłość, amor caritas? Zajrzyjmy jeszcze do innych tekstów, na przykład do Księgi Jonasza. Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą, czy też do Psalmu 145. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Im bardziej wczytujemy się w pisma wielkich proroków, tym bardziej odsłania się w nich oblicze Boga miłości. Oto Pan mówi do Izraela ustami Jeremiasza: ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. A oto słowa Izajasza. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Jakże znamienne jest w słowach Boga to odwołanie się do miłości matczynej. Miłość Boża daje się poznać nie tylko przez ojcostwo, ale również przez niedoścignioną czułość macierzyństwa. I jeszcze raz słowa Izajasza. Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. To wspaniałe przygotowanie dokonane przez Boga w dziejach Starego Przymierza, zwłaszcza za pośrednictwem proroków, czekało na ostateczne wypełnienie. Definitywne słowo Boga miłości przyszło wraz z Chrystusem. Zostało ono wypowiedziane, zostało przeżyte w paschalnej tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Mówi o tym apostoł. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Zaprawdę możemy osiągnąć pełnię naszego wyznania wiary w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, powtarzając przepiękne słowa świętego Jana. Bóg jest miłością. Dopiero w jednym z ostatnich pism Nowego Testamentu znajdują się te słowa. Bóg jest miłością. Zapisał je święty Jan w swoim pierwszym liście. Słowa te zawierają poniekąd syntezę i równocześnie szczyt wszystkiego, co Bóg nam objawił o sobie, co nam powiedział przez proroków i przez Chrystusa o tym, kim jest. To zwięzłe zdanie „Bóg jest miłością” zawiera syntezę tego wszystkiego i równocześnie, jak powiedziałem, szczyt wszystkiego, co o Bogu jest powiedziane w Starym i w Nowym Zakonie. Ta prawda o Bogu, który jest miłością, jakkolwiek sformułowana dopiero w liście świętego Jana w tej postaci, znajduje już w Starym Testamencie wieloraki wyraz. Mówią o tym często psalmy w sposób bardzo antropomorficzny, bo taki jest sposób mówienia człowieka o Bogu. Mówią o tym księgi mądrościowe, mówią o tym zwłaszcza prorocy. Słowa proroków Jeremiasza i Izajasza są szczególnie mocne, wstrząsające. Jeremiasz na przykład mówi: „Miłością odwieczną umiłowałem Cię i dlatego przyciągnąłem Cię, litując się”. Miłość wyraża się jako miłosierdzie, jako łaskawość, łagodność. Wyraża się także i w zazdrosnym gniewie Bożym. Są to określenia bardzo ludzkie, bardzo antropomorficzne, a równocześnie są one wyrazem miłości. Miłość wyraża się na różne sposoby, przede wszystkim w tajemnicy stworzenia. Stworzenie jest dziełem Bożej wszechmocy, ale kierowanej mądrością i miłością. Z kolei wyraża się w tajemnicy odkupienia, tu już wkraczamy w Nowy Testament. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest synteza całej tajemnicy odkupienia. Bóg umiłował świat, umiłował człowieka w świecie, człowieka grzesznego. Umiłował i podźwignął, bo jest Ojcem, bo jest miłością. Jak mówi prorok Izajasz, ta miłość ma rysy ojcowskie i poniekąd macierzyńskie. Wspaniałe są te różne miejsca w Starym Testamencie, z kolei w Nowym Testamencie, które przygotowują nas ostatecznie do tej zwięzłej janowej formuły „Bóg jest miłością”. Bóg jest miłością i w tym jest wszystko. To są naprawdę szczyty mówienia o Bogu, nie tylko w chrześcijaństwie, ale w ogóle. We wszystkich religiach świata nie ma słowa, które by więcej powiedziało o tym, kto jest Bóg, niż właśnie to jedno zdanie janowe. Drodzy bracia i siostry, moi rodacy, niech Bóg, który jest miłością, zostanie światłem waszego życia, bo jeżeli jest miłość, jeżeli Bóg jest miłością, to w takim razie człowiek, można powiedzieć, zawsze jest górą, nigdy nie może przegrać, zawsze znajduje odniesienie do tego, co jest dobrem. Zło nie ma ostatecznej mocy nad człowiekiem, nie jest zwycięskie. Zwycięskie jest dobro, ponieważ Bóg jest miłością. Dlatego też, kiedy byłem w Polsce, powoływałem się na te słowa apostoła: nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zwyciężajmy zło dobrem. Zwyciężajmy, bo Bóg jest miłością. Niech Bóg błogosławi wszystkich tu obecnych i wszystkich rodaków w Ojczyźnie, a także na całym świecie. Pater noster, ies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a male.